Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jak zaplanować opiekę medyczną, by pacjent czuł się bezpiecznie? Jednym z podstawowych warunków dobrego samopoczucia chorego pacjenta podopiecznego jest zapewnienie mu wygody i czystości. Przystępując do wykonywania zabiegów higienicznych przy pacjencie, należy pamiętać o następujących zasadach. Poznanie stanu fizycznego pacjenta wskaże na stopień niezależności przy wykonywaniu zabiegów higienicznych i pozwoli ustalić zakres samopielęgnacji. Znajomość możliwości pacjenta ochroni go przed nadmiernym wysiłkiem i zachęci do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Wyjaśnij istotę zabiegu oraz uzyskaj zgodę na jego wykonanie. Jeśli jest to możliwe, uzgodnij porę wykonywania zabiegu. Ustalę zakres wykonywania czynności przez pacjenta i opiekuna. Ustal z pacjentem kolejność i technikę wykonywanych czynności tak, aby sposób wykonywania był zgodny z jego życzeniami i przyzwyczajeniami, uzgodnij ewentualne odstępstwa. Przygotuj miejsce wykonywania zabiegu. Zadbaj o temperaturę, unikaj przeciągu, zamknij okna, drzwi, przygotuj niezbędny sprzęt. Zadbaj o bezpieczeństwo i wygodną pozycję pacjenta. Przed zabiegiem i po jego zakończeniu umyj ręce. Szanuj godność osobistą pacjenta, zapewnij intymność przy wykonywaniu czynności higienicznych. Obserwuj pacjenta w razie potrzeby kształtu i prawidłowe nawyki higieniczne. Wykonuj zabiegi sprawnie, dokładnie, delikatnie i estetycznie. Po zabiegu upewnij się, czy pacjentowi jest wygodnie, jak się czuje, i sprzątnij narzędzia. Udokumentuj wykonanie zabiegu w obowiązującej dokumentacji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na Platformie Edukacyjnej. Zamieszczonymi na Platformie Edukacyjnej. I na Platformie Edukacyjnej.